Możemy powiedzieć, że Pan jest dobry. I nie słyszę entuzjazmu. Nie słyszę entuzjazmu. Pan jest dobry. Pan jest dobry. Śpiewała grupa, że Jezus jest tutaj. I kiedy tak rozmyślamy nad Bożym słowem i też to, co było też głoszone w czwartek, że kiedy idziesz do domu Bożego, to wiedz, że przychodzimy przed Bożą Obecność, Boże Oblicze. I też musimy być bardzo uważni, jak w domu Bożym się zachowujemy. Paweł chyba napisał do Tymoteusza: A ty uważaj, a ty wiedz, jak należy postępować w domu Bożym. A szczególnie kiedy jesteśmy zgromadzeni, tak jak dzisiaj, to powinna nam towarzyszyć ta świadomość, to przekonanie, że przychodzimy do obecności Pana, przed Jego oblicze, aby odebrać od Niego błogosławieństwo, aby uwielbić Jego, ale też aby odbierać od Niego błogosławieństwo dla naszego życia. Drodzy, jest to taką, taką moją troską, takim gdzieś takim zmaganiem wewnątrz mnie abyśmy mogli oglądać dużo więcej z Bożej mocy i z Bożego działania niż oglądamy ja wiem że my doświadczamy Bożej mocy ale myślę że są pewne elementy pewne rzeczy istotne które pozwalają Bogu działać lub też powstrzymują to Boże działanie drodzy Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli jesteś głodny, czegokolwiek jesteś głodny, to szukasz tego, pragniesz tego, zmierzasz do tego, wołasz o to, aby to było Twoim udziałem. Prawda? Jeżeli jesteś głodny Boga, głodny Bożej obecności, to tak samo robisz wszystko, aby Bóg zaspokoił ten głód swoją obecnością w Twoim i w moim życiu. Nie ma innej możliwości. Kiedy czytam taki fragment Bożego Słowa, jak dzieje apostolskie 9:31, a czytałem, kiedy modliłem się o to nabożeństwo i kiedy zastanawiałem się, jakim dzisiaj słowem podzielić się z nami, ze zborem. Czytamy tutaj tak: dla Kościoła w całej Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie. Piękne słowo, bardzo inspirujące słowo. I sobie tak myślę, Panie, myślę, że to jest to, czego Kościół, czego zbór lokalny powinien doświadczać i co powinien przeżywać. Moi drodzy, my wiemy doskonale, że istnienie, życie, powstanie Kościoła zaczęło się od Jerozolimy. W ogóle Jerozolima to jest szczególne miejsce na ziemi. Jerozolima, jak nazwa wskazuje, to miasto pokoju. I gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, jakby na przekór, Jerusalem to jest miasto pokoju, i tam kiedyś przyjdzie książę pokoju, i tam z tego miasta będzie rządził całą Ziemią. I oczywiście przeciwnik chce to wszystko pokazać, że jest odwrotnie, że Boże plany się nie ziszczą. I zobaczcie, że zamiast miasta pokoju, to Jeruzalem staje się zarzewiem wielkich napięć i konfliktów. Ale Kościół. Tam właśnie ma swój początek. Zbór pana, tam ma swój początek. To właśnie w Jerozolimie Jezus zostaje oskarżony, fałszywie osądzony i skazany na śmierć. To właśnie zaraz za murami tego miasta. Dzisiaj to jest teren. Ale wtedy za murami tego miasta, na wzgórzu trupiej czaszki Golgoty, Jezus zostaje ukrzyżowany, a później w pobliżu tego grobu, tego miejsca ukrzyżowania zostaje pochowany. To z tego miejsca, właśnie tam, Bóg postanowił w tym mieście pokoju stworzyć kościół, swój zbór, swój lud, który będzie go czcił i wielbił. Lud, który będzie się składał i z Żydów i z Boga. Tak jak tutaj jedna siostra się modliła, ten mur nieprzyjaźni został zburzony. I możemy Boga za to wielbić i wywyższać. Oto tego jesteśmy świadomi, że to wszystko tam się rozpoczęło. I mówimy tak, jakbyśmy chcieli, choćby tak na moment, może usiąść tam w Zboże w Jerozolimie i posłuchać któregoś z apostołów. Byłoby fajnie. Ale ten sam Jezus, który był obecny tam, jest dzisiaj tutaj. Amen. Ta sama obecność, ten sam Duch Święty, który był tam, jest dzisiaj tutaj. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Ta najważniejsza osoba jest obecna dzisiaj tutaj. I ty i ja możemy się spotkać z nim, możemy wołać do niego, możemy doświadczać jego obecności i mocy. Kocham to miejsce, kiedy oni są razem. Zwróćcie uwagę, to nie jest przypadkowe. I Słowo Boże i dzieje apostolskie podkreślają to wielokrotnie. A kiedy byli razem na jednym miejscu i razem się modlili. Ktoś może dzisiaj powiedzieć, wystarczy jak kliknę w domu i mam, prawda, na mojej komórce czy na monitorze i ja już korzystam z tego błogosławieństwa. No, w jakimś sensie korzystasz. Ale to nie jest to, o co Panu chodzi. On chce, żeby Kościół gromadził się razem, żebyśmy widzieli siebie, czuli siebie, modlili się o siebie, błogosławili siebie nawzajem. To jest kojnonia, to jest wspólnota. Byli razem, na jednym miejscu, ale oni coś tam robili. Byli razem na jednym miejscu, tam w Jerozolimie, kiedy miał powstać kościół, i oni nie patrzyli jeden na drugiego, nie uśmiechali się tylko do siebie, ale Biblia mówi: oni tam razem się modlili. Wołali do Boga. Ktoś powiedział: bez sensu, bez sensu. Przecież Jezus powiedział, że ześle obietnicę ojca. Przecież Jezus obiecał, że napełni ich duchem świętym. To jeżeli Jezus tak powiedział, to ich modlitwy już teraz są niepotrzebne. I wiecie, że wielu ludzi, czy chrześcijan tak głosi. Ale nie znajdujemy tego potwierdzenia w Bożym Słowie. Bóg oczekuje, że to, co jest nam obiecane, ty i ja będziemy zabiegać o te Boże Rzeczy. Amen? Że ja będę pragnął, dążył, aby odebrać od Pana obietnice, które on ma. A to znaczy, że muszę podjąć staranie i wysiłek. Muszę chcieć tego. Muszę być zdeterminowany. Muszę być głodny tak długo, jak Jakub trzymał się Anioła i powiedział: Nie puszczę się Ciebie, aż mi nie pobłogosławi. Nie puszczę się ciebie, aż mi nie pobłogosławisz. Dzisiaj w tym zgromadzeniu mamy różne sprawy w naszym życiu, różne rzeczy w naszych sercach, zmagamy się z różnymi sytuacjami, ale to jest dobry czas, bo ten Jezus, który był w Jerozolimie na, na bożeństwach, jest dzisiaj tutaj. Abyś przyszedł i nie puścił się go. Uczepił się i wołał i błagał i prosił: Panie, Pobłogosław mnie. Oni tam nie siedzieli, tak? Wiecie, tam była modlitwa. Ja wiem, że oni tam jeszcze pewne rzeczy załatwiali, dokoptowali tego dwunastego na miejsce Judasza, ale tam jest napisane: Oni byli razem, oni byli na jednym miejscu i się modlili. Zobaczcie, jak pandemia i cała ta sytuacja próbowała rozbić społeczności i kościół. Aby kościół wierzący nie byli razem, bo jest jakaś siła i moc, kiedy kościół jest razem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Jest coś w tym, skoro Jezus mówi, że jest tam, gdzie jest dwóch lub trzech, nie jeden, dwóch lub trzech, mówi: Ja tam jestem. To dlatego Panu zależy, żeby Kościół był razem na jednym miejscu i modlił się do Boga tak długo, aż niebo się otworzy. Prawda? Bo my możemy się pomodlić, i tak możemy przez lata się pomodlić, ale tu chodzi o coś innego: aby wypełniło się słowo Pana w moim i twoim życiu. Abym doświadczał mocy Boga w swoim życiu, abym doświadczał zwycięstwa Krzyża w moim życiu. Amen. Byli razem. Wiecie, kiedy tak przez 10 dni to jest ciekawe bo Jezus mówi: czekajcie, oni poszli na, do górnej izby, zamknęli się, modlili się. Nie wiedzieli kiedy, nie wiedzieli jak, ale nagle przyszło coś kapitalnego. Coś od Boga, z góry, z nieba, moc Boża ogarnęła wszystkich, którzy tam byli zgromadzeni. Było ich trochę więcej niż dzisiaj nas. Około 120 dusz: 12 z tym dokoptowanym. Była Maria, matka Pana, byli jego bracia, uczniowie Jezusa, którzy po tym wszystkim, co się wydarzyło Postanowili się modlić i czekać na obietnicę, aż ona się wypełni. I postanowili czekać tak długo, bo Pan im powiedział: Nie wyruszycie, nie pójdziecie, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I oni wiedzieli, co im Pan powiedział, i trwali w modlitwie. I nagle rozległ się gwałtowny szum wiatru, jakby wiatr. I nagle. Potężna jakby wichura przeszła przez pomieszczenie. Nie dość tego, byli zdumieni, czy mogli być zdumieni, że nad każdym, który tam był, 120 ognistych języków się ukazało nad ich głowami. I doświadczyli czegoś, czego wcześniej nie doświadczyli. Moc Ducha Świętego ogarnęła każdego, który tam był. Każdego. To znaczy, że każde serce było pragnące, otwarte, czyste, aby Duch Święty mógł stąpić. Jest napisane, że zaczęli mówić innymi językami, jak Duch Święty im podawał. To było niesamowite. Drodzy, oni naprawdę mówili językami, których się nie uczyli. Ale to były ludzkie języki. Bo wiecie, że modląc się na językach, możesz się modlić też jakimi językami? Anielskimi. Tak pisze Paweł w liście do Koryntian. Choćby mówił językami ludzkimi, anielskimi. To były ludzkie, bo ci ludzie, którzy tam byli zgromadzeni z różnych narodowości, mówią zdumieni, jakżeż to jest, że my ich rozumiemy. Ale ja nie chciałbym się na tym koncentrować, tylko chcę powiedzieć, że, ten, że Kościół Jezusa jest zbudzony z mocy ducha, z mocy Bożej. I drodzy, to jest ewidentne, jak wiemy, Boże, Boże działanie. Kościół Jezusa powstaje przez odkupięcią śmierć baranka Jezusa Chrystusa i moc Ducha Świętego. Nie jest dziełem człowieka, nie jest dziełem kogokolwiek, ale Kościół jest zrodzony w sile i mocy samego Boga. Każdy z nas zrodzony jest z mocy Boga. Nie mieliśmy siły, żeby się zmienić. Chcieliśmy zmiany, próbowaliśmy zmiany, obiecywaliśmy sobie i Bogu, że już inaczej będziemy żyć. Ale robiliśmy to samo i jeszcze więcej złych rzeczy. Aż zrozumieliśmy, że muszę przyjść taki, jaki jestem, czy oblicze Pana i powiedzieć: ratuj mnie, wybaw mnie od moich grzechów. Przebacz mi, przyjdź do mego życia i daj mi moc. Wiecie, podczas tego dnia pięćdziesiątnicy czytamy około trzy tysiące ludzi. Uwierzyło w Jezusa, Chrystusa, który był zwiastowany przez Piotra, i uznało w nim Pana i Zbawiciela, i powstał Kościół. Zwiastowanie Ewangelii zawsze towarzyszą różne reakcje. Jedni są skłonni pójść, uwierzyć i pójść za Chrystusem. Inni, jak czytamy w tym fragmencie, dalej. Śmiali się, drwili sobie z tego, co się działo, mówią, poszaleli. Tam nie działo się nic niegodnego Pana. Prawda? Nic niegodnego. Oni po prostu wielbili Boga. Oni mówili innymi językami, których sami nie rozumieli, ale ci ludzie z różnych dialektów rozumieli. I oni mówią, jakżeż to jest? Że to, co wychodzi z ich ust, oni głoszą wielkie dzieła Boga. Tam nie było nic niegodnego, nic kompromitującego, nic ośmieszającego Pana. Tam był uwielbiony Jezus, tam była głoszona Ewangelia, tam były głoszone wielkie Boże dzieła. Tak więc Duch Boż. Zrodził w jednym momencie podczas tego wydarzenia 3000, około 3000 ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa. Ale jest ważne to, co oni robili później. Wczoraj mieliśmy spotkanie tutaj w Studium Kaznodziejskim. I, tak, że tak powiem, w kuluarach mówiliśmy o różnych rzeczach. I mówiliśmy, nie da się. Jest Chociaż to są trzy różne doświadczenia Boga i przeżycia. To jest upamiętanie, czyli uwierzenie w Chrystusa. Później jest chrzest wiary, a później jest napełnienie Duchem Świętym. To są trzy różne wielkie wydarzenia, które są od Boga dla nas. Ale jest coś szczególnego między uwierzeniem a chrztem. To są rzeczy, które są tak ściśle z sobą związane. Że Jezus powiedział, kto uwierzy, i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. Jakby trudno oddzielić sprawy Chrztu od uwierzenia, dlatego że Chrzest jest wydaniem świadectwa i przyznaniem się, i zamanifestowaniem jestem złączony z Chrystusem w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Niesamowite świadectwo, niesamowita prawda. Ale Dalej jest napisane, oni nie robili tego tylko przed, ale dalej jest napisane, oni trwali w Koinonii, czyli byli razem. Oni trwali w modlitwach, oni trwali w łamaniu chleba, oni trwali w nauce apostolskiej. I Biblia mówi, że było coś. To nie jest taka nauka, którą możemy wziąć teraz, powiedzieć, skoro tak jest napisane, to teraz oczekuję, że wszyscy musimy posprzedawać majątki. Prawda? To nie jest zasada tam pokazana, bo jest napisane, że oni byli tak dotknięci, tak pełni miłości, że sprzedawali majątności, spieniężali i pieniądze dawali u stóp apostołów, którzy rozdzielali każdemu, jak było potrzeba. Ale czy z tego możemy wyciągnąć, że tak właśnie powinniśmy wszyscy postępować? Chyba nie. Na pewno mamy być tymi, którzy chętnie, z radością pomagają, dają i udzielają ze swoich dóbr materialnych. Ale to tak było między nimi. Trzymali się razem, mieli wszystko wspólnie, i w drugim rozdziale, 47 wiersz jest napisane, że codziennie Pan przydawał do ich grona nowe dusze. Codziennie. Była taka sytuacja, że słowo Boże mówi, że na ulicę wynoszono chorych, znoszono ich z, okolic, z okolicznych miast Jerozolimy. I nawet była taka wiara w sercach ludzi, że kiedy, czytamy, że kiedy apostoł Piotr przechodził, to oni mówili tak, on będzie uzdrowiony, ten nasz bliski, wystarczy, żeby tylko cień Piotra padł na niego i będzie uzdrowiony. I doświadczali mocy Bożej. Więcej. Ludzie byli uwalniani od sił demonicznych i też uzdrawiani z chorób, za którymi stały siły demoniczne. Tak więc... Ten zbór, ten kościół w Jerozolimie doświadczał cudownego Bożego Działania. Nawet doświadczali, widzieli doświadczali aniołów, którzy im usługiwali. Piotr i Jan zostali zamknięci w więzieniu. I ci z Sanhedrynu się zastanawiali, co z nimi zrobić. Bo już raz im zakazali głosić imię Jezusa i zastanawiali się, co z nimi zrobić. I na drugi dzień, kiedy się zebrali, nie wiedzieli, że w nocy anioł przyszedł. Otworzył drzwi, wypuścił ich, i Pan im powiedział idźcie i głoście ludowi wszystkie słowa, które darzą życie”. I kiedy Sanhedrin i wszyscy się zebrali, aby go osądzić, posłali do więzienia, okazało się, że tak, więzienie zamknięte, strażnicy stoją tylko w środku, nikogo nie ma. Popatrzcie, Kościół i w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zborowym możemy doświadczać ponadnaturalnego Bożego działania. Prawda? I doświadczamy nieraz tego ponadnaturalnego Bożego działania. Nie wiem jeszcze, Anioł, nie mogę powiedzieć takiego świadectwa, że Anioł przyszedł i, i coś zrobił takiego, ale doświadczałem wiele i doświadczamy wiele innych manifestacji Bożego działania. Czyli Kościół ma niezwykłą tutaj na ziemi więź z Panem, z głową, z Chrystusem, który jest w niebie na tronie i jest zarazem pośród zgromadzonych, pośród nas. Jeśli kto pragnie, mówi Jezus, jeśli kto pragnie, co ma zrobić ten, kto pragnie? Pamiętacie to słowo? 7 rozdziału, 37 wiersz Ewangeliany. Jeśli kto pragnie, co ma zrobić? Niech do mnie, Jezus mówi, do mnie niech przyjdzie. Do mnie niech przyjdzie. I pije. I pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Popatrzcie, obietnica leży przed nami. Ty i ja możemy ją pochwycić, albo nie. Ona jest przed nami i oni tam byli, aby tą obietnicę wziąć i według tej mocy, tej obietnicy, w mocy Ducha iść dalej i rozgłaszać Królestwo Boże i zbawienie w Jezusie Chrystusie. Niezwykłe rzeczy doświadczali, niezwykłe poruszenia. Wiecie, nawet jest napisane, że tam Pan codziennie dodawał do, te do tego zboru w Jerozolimie. Czasami więcej, czasami mniej, ale tam codziennie pojawiali się nowe, pojawiały się nowe osoby. Dlaczego? Bo tam jest napisane, zaraz po Chrzcie, oni trwali, byli razem, trwali w nauce, tego, czego się dowiedzieli, trwali w modlitwach. Oni. Nie pozostawali jakby poza tym wszystkim, ale oni wiedzieli, że mają cel od Boga razem, razem, że jeden z drugim muszą tam być. Są tak ważni przed obliczem Boga, aby było zwycięstwo i błogosławieństwo. Tam, gdzie Bóg zbawia i tam, gdzie jest Boże błogosławieństwo, diabeł zaczyna robić wszystko, aby to zniszczyć. To jest stara zasada. Już kiedy przeżywali napełnienie duchem, drwili jedni z nich. Kiedy się nawracasz, kiedy mówisz, kim dla ciebie jest Jezus, bardzo często spotykamy się z drwiną. Na początku jeszcze traktowano tak, nie wiedzieli co z tymi apostołami zrobić. Nie wolno wam, zakazujemy wam. No ale oni głoszą. No to ubiczować ich, no ale oni głoszą, to uwięzić ich, ale oni głoszą to go ukamionujemy. Pamiętacie? Fałszywi świadkowie i był taki jeden szczególny, który jest napisany on zioną gniewem, nienawiścią, złością na tych, którzy wyznawali imię Jezusa i przeciwko samemu imieniowi Jezus. Wiecie, jak miał na imię? Szawę starszy Fanatyk, religijny fanatyk. Wszystkich chciał na siłę nawrócić, a niektórych odwrócić, bo uważał, że to nie jest właściwa droga. Posuwał się do rzeczy strasznych. Wiecie, jedziesz sobie obiad z rodziną i nagle wpada ci kilku osiłków. Wywraca wszystko, porywa matkę, ojca i do więzienia. Tylko dlatego, że wierzysz w Jezusa. Jest napisane: Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety, wsadzał do więzienia, głosował za śmiercią dla tych ludzi. Rozgorzało wielkie prześladowanie dla zboru, który tam był w Jerozolimie, który tak wspaniale się rozwijał. Diabeł próbuje różnych rzeczy. I jak nie pomogło to te ataki z zewnątrz, to próbował coś zrobić w środku pomiędzy nimi. Szósty rozdział Dziejów nam o tym mówi. Jakieś niezadowolenie, jakieś niesnaski, jakieś nieporozumienia. Jeden na drugiego. Popatrzcie, byli razem, mieli jedno serce, i diabeł wkroczył, aby to rozbić. Aby jeden na drugiego krzywo patrzył, aby jeden do drugiego miał pretensje. Już wtedy nie ma jednego serca i nie ma jednej duszy i nie ma wspólnej modlitwy, bo kiedy nawet stoją obok siebie, a gniewają się na siebie, czy są źle nastawieni, to jak Pan może wysłuchać modlitwę? Nie może. Ale dzięki Bogu, dzięki bojaźni, mądrości, rozwiązano szybko ten problem. Wybrano ludzi godnych zaufania, pełnych ducha pełnych mądrości i którzy wszystkie sprawy poukładali i mogli iść dalej i mogli doświadczać rzeczy. Drodzy, z tym szafłem to było tak, że wiecie, że w pewnym momencie Pan postanowił stanąć mu na drodze. I szaweł w dramatyczny sposób od prześladowcy, od tego, który nienawidzi, staje się Zwolennikiem Chrystusa drogi Pana. Jest tak gorliwy, że wszędzie tam, gdzie się pojawia, tworzy pewne problemy. Popatrzcie, można być bardzo gorliwym. Jak przedtem był przeciwko, tak teraz jest za i gdziekolwiek się pojawił. Zaraz rosło napięcie. W damaszku o mało nie stracił życia. Nawet bramy obstawili, że jak będzie przychodził, żeby go złapać. No i anioł nie przyszedł, nie ukrył go, żeby. Czy nie sprawił, że stał się niewidzialny, nie przeszedł. Ale bracia w koszu, tak na linie, tak po ludzku, tak fizycznie, tak naturalnie go przenieśli na drugą stronę za mur. I tam jest napisane, prawdopodobnie, to tak nie jasno, ale z innych tekstów wynika, że przez trzy lata był w Arabii, na pustyni, przed Panem. A wiecie, jak pojawił się w Jerozolimie? Znowu on zaczął robić taki, takie zamieszanie, bo. On mówi tak trzeba. To jest Jezus jest tym. Musicie w niego uwierzyć. Oni tu sobie głoszą, oni tutaj wszystko idzie, a Paweł przychodzi i znowu jest napisane Sadeuceusze postanowili go zabić. A bracia mówią, Szawle, Lepiej będzie, jak pojedziesz do swojego rodzinnego domu do Tarsu. Lepiej dla kościoła, dla nas w tym momencie. Popatrzcie, Paweł potrzebował, bo można mieć gorliwość ale Paweł potrzebował takiego wykształtowania, w jaki sposób, z jaką umiejętnością powinien głosić Ewangelię. I to jest ten moment, kiedy wyprawili go do Tarsu, a Kościół zaczął doświadczać pokoju. Zaczął doświadczać pokoju. To jest dobre, jak Kościół ma taki czas, jak my dzisiaj, jak my teraz. Jest ciągle pokój, ciągle możemy zgromadzać się razem. My wiemy, że ta pandemia, jak, jak ona to wszystko niszczyła, prawda? Te wszystkie obostrzenia, jak to wszystko niszczyło, staraliśmy się podtrzymywać. I dzięki Bogu, że Ty i ja, że Kościół, staraliśmy podtrzymywać się więzi między sobą w różnoraki sposób. I dzięki Bożej łasce jesteśmy ciągle razem. Było trudno, były wyzwania, i Bóg daje pokój. Saul jest tam, Kościół jest w Jerozolimie, przeszedł już przez wielkie próby, przez różne napięcia, nawet wewnątrz, ale przeszli zwycięsko, idą razem. I tu jest napisane: Nastał czas pokoju. Nie wiemy, jak długo będzie czas pokoju, drodzy. Nie wiemy. Ale teraz, kiedy Bóg daje ten czas pokoju, jest jakaś wskazówka dla Ciebie i dla mnie, dla Kościoła. Oto wykorzystajmy to maksymalnie, jak się da, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Aby, tak jak słyszeliśmy na piętnastolecie w jednych z życzeń, abyśmy ratowali idących na śmierć. Bo muszę Wam powiedzieć, wszyscy zmierzamy do wieczności. Wszyscy, bez wyjątku. I bez względu na to, jakie są dzisiaj priorytety, zaangażowania, staniemy przed stwórcą i on zapyta, co ty zrobiłeś w moim królestwie? Czemu ty poświęciłeś swoje, swoje życie? Powiem wam, kiedy Bolesław tutaj czytał o tym Bangladeszu, tak to było. W Bolesławie, w każdym. proszę? O Katarze, o, o, o innych tych miastach. I wiecie tak gdzieś w moim sercu, taka zrodziła się. Popatrzcie, ci prześladowcy nie rozumieją, oto mają pośród siebie Boże dzieci, wierzących, którzy znają prawdę i oni mają tą dobrą nowinę, aby oni mogli być uratowani, a oni chcą ich zabić. I zrobiło mi się żal i przykro. Wobec tych ludzi, bo oni nie rozumieją, że w pewnym momencie ich życie się skończy, jeżeli tak skończą, nie pojednając się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, zginą. I to na wieki. Ale co powinien robić Kościół, kiedy ma czas pokoju, kiedy możemy coś zrobić? Drodzy i to jest to, że staramy się, a myślę, że powinniśmy jeszcze bardziej dołożyć starań, aby wykorzystać ten czas i te możliwości, które Bóg nam daje, Tobie i mnie i całemu zborowi, bo nie mam na myśli nas pojedynczo, ale co jako zbór, w jaki sposób będziemy dalej walczyć. Druga rzecz. Wierzący w zborach tak tu jest napisane wierzący budowali się duchowo. Mówiliśmy na ten temat bardzo dużo. To słowo, że oni się budowali, pamiętacie, słowo Boże wręcz mówi, abyśmy robili wszystko, aby budować swoją społeczność, swój zbór. A to wymaga zaangażowania, poświęcenia, oddania sobie nawzajem, usługiwania sobie nawzajem, okazywania sobie miłości i ciepła sobie nawzajem, bo tylko wtedy Kościół może wzrastać tak jak w rodzinie, nie? Jeżeli w rodzinie jest miłość, jest czułość, jest troska o dzieci, to te dzieci z radością tam są w tym domu. Ale kiedy tam jest złość i krzyk, i gniew, to bardzo szybko dzieci chcą opuścić taki dom. Ja się im nie dziwię. Ja się im nie dziwię. Ale gdzie jest obecność Ducha Bożego? Gdzie jest obecność Pana? Drodzy, tam na pewno, jeżeli tylko mamy otwarte serca, pragnące serca, aby budować, to duch Pana, który wstępuje do naszego życia, na nasze życie, to jest duch, który przynosi pokój i miłość i błogosławieństwo. Amen. Budowali się. Ci wierzący, i tu jest mowa nie o jednym zborze, ale w Judei, w Samarii, w Galilei, a więc te zbory, tam powstało już dużo zborów w tym czasie i one doświadczały pokoju, ale te zbory też ci bracia i siostry budowali się. Paweł pisze do Koryntian: Ja zasadziłem, Apollo spodlał. Zobaczcie, jeden robi jedno, drugi robi drugie, a Pugna to mówi: Amen. I daje wzrost. Kiedy tam są, jest to jedno serce, to pragnienie, ta troska wzajemna, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa mogła być zwiastowana. Wiecie, jak pomyślę, że wszystko się skończy w pewnym momencie, a skończy się, muszę sobie zadać pytanie, czy zrobiłem wszystko, czy oddałem siebie dla Pana w taki sposób, aby On. Rzeczywiście mógł mnie użyć najlepiej, jak on chce. Oto budowany był Kościół. Oni nieśli jeden dla drugiego pocieszenie, nieśli wzajemne brzemiona, jeśli trzeba, napominali się w Boży sposób, zaprzestali sporów i pretensji. Nie, oni się budowali. Budowali. To słowo jest piękne, które mówi: A tak, bracia, dodam, siostry moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Panu. Wasz trud. I Bóg wie, że to wymaga czasami wielkiego trudu i wielkiego wysiłku i wielkiego poświęcenia, ale Pan to widzi i Bóg to nagrodzi. Prawda? Bóg to na pewno nagrodzi. Gdy Piotr i Jan byli przesłuchiwani z powodu uzdrowienia chromego od urodzenia i wrócili, jest napisane do swoich. Jak oni właśnie się budowali? Wrócili do swoich. Kiedy wrócili do swoich, tam jest napisane w czwartym rozdziale: Takie są słowa: Po odzyskaniu wolności przyszli do swoich. I powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Popatrzcie, jak ważny jest zbór, jak ważne jest zgromadzenie, jak ważne jest, kiedy jesteśmy razem i można przyjść przed zbór i powiedzieć bracia i siostry, doświadczam tego i tego, módlmy się razem. Albo... Jest to i to. Będziemy się modlić. I nie jest tak, że to jest sprawa jednego czy dwóch, ale mówimy w cały zbór, wszyscy stoimy razem, aby się modlić, aby odnieść w tej sprawie zwycięstwo i odebrać błogosławieństwo. To nam pokazuje, jak bardzo ważny jest każdy z nas, że Bóg chce wysłuchać nas, wszystkich, gdy skończyli modlitwę. Zatrzęsło się miejsce i stąpił Duch Święty. I tam jest napisane: głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Wiecie, diabeł próbuje zniechęcić Kościół, zatrzymać w tym najważniejszym zadaniu, albo jednym z najważniejszych, jakim jest zwiastowanie Królestwa Bożego, zwiastowanie Jezusa Chrystusa. Ale powinniśmy, jakby wszystko inne. Uważać za mniej znaczące. Panie, co możemy zrobić, aby ci, którzy idą na śmierć, mogli być uratowani? Użyj nas! Tam powiedzieli nie wolno wam, nie będziecie. Oni przyszli do swoich, a zbór mówi: Panie, przywróć nam odwagę. Daj świeże namaszczenie. Cały zbór się modli. Moi drodzy, to jest niezwykle ważne. Kiedy czytacie, czytamy o tym, jak, jak lud Boży ma iść zdobywać Jerycho. Wszyscy zbrojni, kiedy spisano, wiecie, że na, na pustyni umarło około 600 tysięcy tych z tego, z powyżej 20 lat. A kiedy z, po 40 latach znaleźli się tam po drugiej stronie Jordanu, zanim weszli do Kanaanu, policzono ich bodajże coś ponad 603 tysiące. Dorosłych, zdolnych do walki. W ogóle to jest niesamowita Boża Łaska, dająca takie odnowienie dla całego narodu. I teraz Bóg mówi: pójdą kapłani, będą trąbić. Później pójdą ci z arką przymierza i cały zbrojny lud. Chyba właściwie było odwrotnie. Oni szli tam na a ci szli z tyłu. Ale był ten głos trąb i oni szli. Wszyscy zbrojni. I wiemy, że Bóg dał wielkie zwycięstwo. Kiedy przekroczyli Jordan, kiedy już później tam mieli zdobyć aj. Szpiedzy mówią, to jest takie małe miasto. Chyba 12 tysięcy ludzi. Nie truć wszystkich. Wystarczy 2-3 tysiące. No co miała robić reszta? Nie wiem, na kocyku sobie posiedzieć, czy. Co miała robić reszta? Wiecie, taka ich. nagle taka, wiecie, szybko człowiek może się unieść. Tycho. Oni przecież to Bóg swoją mocą te mury rozwalił, nie? Nie oni. Oni tylko mieli zrobić to, co mieli zrobić. Dobrze, że byli posłuszni, ale to Boża moc sprawiła, że te mury runęły. A oni tak myśleli, że to tak z nich jest. Damy radę, tam 2-3 tysiące wyślemy, ciach i... Zdobyte, kolejne miasto, nawet tam było jeszcze o Betelu, Bet winy, Domwiny, takie miasto, to taka kilka takich miasteczek, bo co to jest? I wiecie, jak to się zakończyło? Ja wiem, że tam był grzech i tak dalej, ale tam była też ich taka, damy radę. Na Pana Boga za bardzo tutaj, a modlitwa, proszenia damy radę. I ponieśli sromotną klęskę. A wiecie, co później Bóg mówi? Tak. Potem Pan powiedział do Jozułego: Nie bój się i nie zniechęcaj się. Weź z sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz na no, Aj. Weź z sobą cały zbrojny lud, to znaczy weź z sobą cały zbór, bo przecież my jesteśmy armią Pana. Wszyscy mają brać udział w walce. Nikogo nie może zabraknąć. I Pan dał wielkie zwycięstwo. Kochani, czy to jest coś większego czy mniejszego? Musimy powiedzieć: Panie, potrzebujemy Twojego błogosławieństwa. Prawda? Ciebie, Panie, potrzebujemy. U tych wierzących była bojaźń, tam dalej czytamy. Bojaźń. Bojaźń Pańska. I my wiemy, że takim, taką definicją bojaźni są przypowieści 8:13, że bojaźń Pańska to jest nienawidzieć zła. I nie chodzi o to, że nienawidzisz zła u kogoś. Chociaż w ogóle nienawidzisz zła, ale nie u kogoś przede wszystkim, tylko pierwsze w moim własnym życiu, sercu. Nienawiść do tego, co jest złe przed oczyma Pana, co jest grzeszne przed oczyma Pana. Była bojaźń Pana, i każdy pilnował swojego życia i swojego serca. I usuwał na bieżąco wszystko to, co wiedział, że Panu się nie podoba, bo tam była bojaźń Pana w zborach. W Starym Testamencie, kiedy mowa jest o bojaźni Pana, zresztą bardzo dużo jest o bojaźni Pana, są czasami bardzo proste rzeczy, które pokazują praktycznie, jak ta bojaźń, ten, ta cześć dla Pana się objawiała. Na przykład, przed głową, przed siwą głową, co zrobisz? Pamiętacie to przykazanie ze Starego Przymierza? Przed siwą głową wstaniesz. Inaczej okażesz szacunek starszemu. Dostałem telefon w zeszłym tygodniu. Ta, ta siostra w Panu, bo to jest siostra, mówi, że znamy się, gdzieś widzieliśmy się. Ja kompletnie nie wiem, kto to jest. I prosiła mnie o pewne kazania, bo ona pracuje w takich domowych hospicjach, usługuje starszym ludziom, stara się im świadczyć. Mówi, pastorze, gdybyś mógł mi coś tam nagranego miedzi przestać, żebym mogła tym ludziom rozdać. I mówi tak, pewnego razu odwiedzałam jakąś starszą kobietę, tam było trochę więcej osób, i ta kobieta starsza robiła dużo takiego hałasu, krzyku, była taka zgryźliwa, nieprzyjemna, na wszystkich krzyczała. I ona mówi, ja nie wytrzymałam. I tak ją z góry zaczęłam traktować, tak głośno się na nią, żeby ją wyciszyć. No i było wszystko w porządku, wróciłam do domu, otworzyłam Biblię i pierwsze słowa, na które trafiłam przed siwą głową, wstaniesz. Mówi to było jak uderzenie. Ja, ode... ja mówię wam o jej świadectwie. No mówi to było jak uderzenie. Młota. I pokutowała, że nie wolno mi w ten sposób postępować. Wiecie, że w nowym przymierzu, kiedy czytasz Efezjan, niech nie będzie pośród Was krzyku, złości, bo jesteśmy świętym, Bożym ludem. Kiedy czytamy i nowe przymierze, Pamiętacie, co tam jest napisane? Czci swego ojca i swoją matkę. Przez to okazujesz bojaź przed Panem. Cześć dla Pana, jeżeli honorujesz, szanujesz swojego ojca i swoją matkę, kiedy nie wypowiadasz złych słów przeciwko nim i czy o nich. Jesteś posłuszny. Proste rzeczy. To nie jest kosmos. Bojaś Pana i nie wiemy o co chodzi. To jest nasze codzienne życie, kiedy respektujemy Pana i ze względu na niego szanujemy jeden drugiego, miłujemy jeden drugiego, błogosławimy jeden drugiego. Okażesz ten sposób bojaź przed Panem. W taki sposób. Mojżesz w zakonie pisze, kiedyby ktoś próbował przed ślepego położyć przeszkodę, żeby się z niego pośmiać, jak się wywraca. Wiecie, Bóg powiedział, nie róbcie takich rzeczy, bo Bóg szczególnie honoruje, miłuje to, co jest słabe, to, co jest chrome. Bóg honoruje i kocha te wdowy i sieroty i Bóg kiedyś wymierzy sprawiedliwą zapłatę. Bojaź Pana. I te zbory, tam, ten zbór w Jerozolimie i nie tylko oni, nie tylko się budowali, ale tam była wielka bojaź, tam był wielki szacunek dla Pana i dla siebie nawzajem, ze względu na imię Pana. Modlili się razem. To jest to budowanie. Oni honorowali. Nowy Testament namówi list do Filipian 2,12 z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. My jesteśmy zbawieni i ciągle sprawujemy zbawienie. Z bojaźnią i zdrżeniem. I ta ostatnia rzecz. Niektóre tłumaczenia mówią wspomagani przez Ducha Świętego. Ale tam jest rzeczywiście słowo paraklezis, Zachęcani przez Ducha Świętego. Przez dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie. A więc popatrzcie, oni byli oddani temu. Oni mieli to pragnienie w swoim sercu, aby wykonać wolę Bożą i to, co Pan zamierzył, i Duch Święty spoczywał na nich i oni doświadczali tej mocy, to, czego oni nie byli w stanie zrobić. Bo nikt z nas nie jest w stanie nikogo przekonać o grzech. Możemy dać świadectwo, mówić. I zastanawiamy się, jak to jest, że tak prostych rzeczy ta, ten, który nas słucha, nie rozumie. Przecież to jest tak wyraźne tutaj. Ale wiecie, mamy nie polegać na sobie. Nie na naszej elokwencji, mądrości, inteligencji, nie wiadomo czemu, chociaż wszystko to jest dobre. Ale musimy nauczyć się, że ja chcę, żeby Duch Święty był ze mną, szedł ze mną, pomógł mi i dawał i poświadczał słowa, które głoszę poświadczał w sercach słuchaczy, aby to słowo w końcu było dla nich jasne i zrozumiałe. Zachęcany przez Ducha Świętego Zbory. Dzięki tej zachęcie. A więc to Duch Święty, kiedy oni głosili, kiedy byli razem, kiedy się modlili, a Duch Święty potwierdzał słowa ich świadectw w sercach słuchaczy. On, gdy przyjdzie, mówi Jezus o Duchu Świętym, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. Przekona. To jest to słowo, które oznacza, że On będzie wykazywał będzie badał, wykazywał, dowodził w sercu człowieka, takiego jak ty i ja, że potrzebujemy Zbawiciela, że bez wiary, bez zaufania temu, co Chrystus uczynił na krzyżu, nie będę zbawiony. Ale czyni tą wspaniałą pracę Duch Święty i potrzebujemy Go. Prawda? Potrzebujemy Go. A to znaczy, że ty i ja potrzebujemy wołać do Pana razem. Zbór powinien wołać Duchu Święty, Panie, przyjdź i pomóż mi. Potrzebujemy tego działania Ducha Świętego w naszych codziennych sprawach. I potrzebujemy działania Ducha Świętego w ewangelizowaniu, w dawaniu świadectwa, ale potrzebujemy, żeby Duch Święty był z nami i prowadził nas. Jeśli Duch Święty bada nawet głębokości Boga, to jest piękny tekst, który mówi o boskości Ducha Świętego. Osobowości i boskości. Duch Święty bada głębokości Boga i On wie, kim jest Bóg. I Duch Święty, który zrodził Ciebie i mnie do życia z Bogiem, ten Duch, którym jesteś zapieczętowany, On nas uczy dzień po dniu i objawia nam nowe rzeczy, prawdę Bożego Słowa. On jest nauczycielem. I mówisz, łapie, już wiem, widzę, Przedtem nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, ale teraz wiem, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi Was we wszelką prawdę. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i Wam przekaże. Popatrzcie, co robi Duch Święty. Bez Niego praktycznie nikogo z nas by tu nie było, bo nie wiedzielibyśmy, że potrzebujemy zbawienia, bo On nas przekonał o grzechu. Nie, nawet gdybyśmy wiedzieli, że potrzebujemy zbawienia, ale nie mieliśmy sił, aby cokolwiek zmienić w naszym życiu, ale to Duch Święty przyszedł i zmienił Twoje i moje serce. I teraz On jest z nami i On daje nam siłę, odwagę i moc do tego, abyśmy dawali świadectwo o Chrystusie. On nas uczy, On nas prowadzi i On nas używa.